Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcineczek, oczywiście z Minecrafta. No i właśnie ukazał się nowy snapshot 15W42A, w którym pojawiły się właśnie nowe rzeczy, nowe itemki. I tą nowością właśnie chciałem się z wami podzielić, ponieważ myślę, że nie wszyscy właśnie się tym zajmujecie, nie patrzycie tych właśnie nowości. No i nakręcamy w tym momencie wideo specjalnie dla was, także... Pierwszą nowością, jaką jest, którą się z wami podzielę, jest nowa książka, nowy enchant, możliwość enchantu. I jak tu widzicie już nazwę, Frostwalker 1, Frostwalker 2. No a do czego to jest, to już pewnie się domyślacie. Ja tylko wejdę tutaj w kowadło, dodam sobie to oto do bucików. Zobaczcie, Frostwalker można dodawać właśnie do butów. Można dać zarówno jak tą jedynkę, jak i tą dwójkę, oczywiście. Dwójka jest lepsza, nałożymy te buciki i zobaczcie właśnie co teraz się dzieje. Jej, chodzę sobie po wodzie, tylko... O dobra, myślałem, że już nie będzie animacji lodu. Buty, które właśnie dadzą nam możliwość chodzenia po wodzie, zamieniają nam to wodę w lód. Niestety tego lodu nie będzie można odbudować, ten lód będzie nam znikał po jakimś czasie, to nawet jeżeli będziecie mieć kilofek z jedwabnym dotykiem, to niestety nie będziecie być w stanie tak tego odbudować, po prostu to znika. W sumie super pomysł. Takie buty już wiem, że były na jakimś innym modzie, chociaż już nie pamiętam na jaki. No ale fajnie, że w końcu tutaj też coś się dzieje w tym kierunku. Tu jeszcze jakie takie bugi. Lód był praktycznie w trakcie znikania i tam wpadłem do wody, no ale to szczegół. Jest różnicą tego Frostwalker 2, a 1 jest tylko to, że obszar tego lodu, który tu widzicie, jest większy. Na dwójce jest nieco większy, tak? Po lewej, po prawej. Na jedynce trochę mniejszy, także w sumie aż takiego hype'u to tutaj nie będzie. Także czy jedynka, czy dwójka, to nie będzie w ogóle... no nie wiem. Nie będzie aż takiej dużej różnicy czuć. Ważne, że możecie chodzić po wodzie. Dobra, ja sobie te buty zdejmę, bo nie będą teraz potrzebne, bo będę chciał przejść do następnej rzeczy, którą jest ta oto książka. Książka, która się nazywa Mending. Tą książkę będzie można zarówno dodać, jak i do narzędzi takich jak Kilof, w sumie najbardziej polecam, jak i na miecz. Bo patrzcie, będziecie mieć na przykład super wypasiony miecz, ostrość piątka, ogień itp. itd. i po jakimś czasie będziecie musieli go naprawiać, tak? A wiecie, im dłużej naprawiacie, tym dłużej to kosztuje levelu, jak i diamentów, tak? No, ale ten... Wkładając właśnie tą oto książkę, której niestety nie możecie dostać z enchantingu, tylko będzie ona możliwa znalezienia gdzieś po mapie. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale myślę, że... W przyszłym czasie sobie zagram i poszukamy to razem z wami. Ja sobie tutaj dodam też i do Kilofu i będę chciał zademonstrować, o co w tym właśnie chodzi. Zobaczcie, tylko na chwilę zniszczę sobie ten Kilof. Zniszczę sobie ten Kilof. Zobaczcie, mój Kilof się zużywa. Co nie? Mamy tutaj zużycie 1555 na 1561. I wiecie, teraz podczas tego, jak będziecie kopać na przykład rudy, tak? Dostaniecie expa i ten Kilof zbiera wam sobie tego expa i jak wystarczająco powiedzmy nazbiera, ten Kilof będzie się sam naprawiał. I tak samo dzieje się właśnie z mieczem. Jeżeli będziecie na przykład zabijać zwierzęta, bądź nie wiem, czy na jednej krowie to mi się uda zabrać, ile tam mam, 1,55, nie wiem czy mi się to uda, tylko musiałbym expa jeszcze z niej dostać. Nie, akurat na mobach. Nie wiem dlaczego z tego powodu mi to zabrało. Wcześniej to działało, no ale cóż, jest jeszcze inny sposób, jak na przykład będziecie kopać rudy i zbierać sobie, bądź, czekajcie, zbierać właśnie, kopać te rudy i tego expa zbierajcie tylko trzymając właśnie ten miecz w ręku, to wtedy powinno to nam się naprawiać, ale w tym momencie widzę coś się nie chce dziać, trzeba szybko kopać. O, dobra. Trzeba tak właśnie kopać i zmienić. I wtedy jak widzicie ten kilo, bądź ten miecz się nam też naprawia. Próbowałem właśnie to na mobach, zbierając expa. Niestety ten miecz normalnie się czerpał.
Jedyną jeszcze dobrą opcją jest, bądź są butelki z expem. Po prostu rzucicie sobie butelki z expem, tam gdzieś daleko, trzymacie wtedy miecz w ręku, no i ten miecz będzie wam się samoczynnie naprawiał. Zobaczcie, tak samo zrobicie z kilofem, też możecie tak właśnie tak robić. Jak macie bardzo wypasione kilofy, bardzo wypasione miecze, bądź i EQ. Ten mending możecie także dodać do tego, do EQ, tak? Patrzcie, rzucę to, wezmę sobie kilof do ręki, no i ten X powoduje, że ten kilof nam się sam naprawia. Super, co nie? Może te syfy to ja tutaj wyrzucę. To też mi niepotrzebne. Przejdźmy może do następnej rzeczy, którą będzie po prostu ten. O, to coś, kurczę, wyszło mi to z głowy. To breathing stand, tak? Statyw do potek. Teraz niestety, chyba nie wiem, czy niestety w sumie nie jest to takim dużym utrudnieniem, przepraszam. W nowej wersji 1.9 do robienia potek będzie nam potrzebne paliwo, bo wcześniej pamiętacie, jedynym paliwem jakie było, to była ta właśnie brodawka zederowa. A teraz tak sobie to wymyślili, tu jak widzicie taką spiralkę, żeby to przypominało bardziej proces chemiczny. Trzeba będzie dodać ten oto blaze powder, tak? Który powoduje, że tu właśnie te brodawki zaczną nam działać. No jak tutaj widzicie, dojdzie to do końca. Wtedy możemy robić sobie jakąś tam różną potkę. No i chyba ta oto jedna, widzicie, tu jest taki pałeczka jakby, nie? Wtedy im więcej robicie potek, potem ta pałeczka będzie się cofała, aż w końcu się wykorzysta, tak? Ale najlepiej wykorzystać potem cały stack tego, także to starczy wam na bardzo długo. No, no i tak będzie wyglądał w przyszłości sposób robienia potek, tak? Z tym blaze powderem, czyli jako nasze paliwo, że tak powiem. Żeby to jakoś w sumie nie paliwo, wiecie, jak jest proces chemiczny, to niektórzy chemicy, tak? Oni to podpalają właśnie, ocieplają właśnie te swoje tam probówki, żeby coś tam z nich powstało, jakieś różne efekty. No i tak samo będzie w tym statywie. No i następną rzeczą, którą chcę wam jeszcze pokazać, są łódki. Nie wiem, czy patrzyliście już wcześniej na różnego rodzaju snapshoty. Do łódki dodano wiosła, ale tu już pewnie wiecie, nie? I aby nimi sterować, trzeba po prostu naciskać jednocześnie literkę W i D. Zobaczcie, wtedy wiosła zaczynają nam działać, tak? Patrzcie, tutaj na samo A, tu skręcam w lewo, samo D skręcam w prawo. No i teraz tak, jak naciśniecie jednocześnie A i D, płyniecie właśnie w takiej szybkości. Zobaczcie, jak ta łódka płynie, co nie? Teraz tutaj będzie nam potrzebna zręczność klawiatury, to jest bardzo zręczny, komu się uda, no to ogarnie. Popatrzcie, naciskając A i D, płyniemy w taki, no powiedzmy, dosyć szybko, ale jest w wersji 1.9, bądź będzie, taka możliwość, że da się na tej łódce szybciej pływać, jak będziecie naciskać na zmianę. Najpierw A, najpierw D, aby to było, powiedzmy, równomierne, tylko jak w tym momencie mi nic nie wychodzi, wtedy będzie tak, że będziemy móc płynąć szybciej. Zobaczcie teraz różnicę, jak mi się to uda. Zobaczcie, najpierw A, D, tak żeby te wiosła na zmianę. Nie wiem, czy słyszycie, jak już klikam w tą klawiaturę, ale widzicie, że moje wiosła poruszają się inaczej. Jeszcze raz spróbuję, abyście to zrozumieli. Dobra, płynę. Najpierw zacznę od lewej. O, zobaczcie. Tak, na zmianę trzeba wiosłować, tak? O, siema. Złowiłem ośmiornicę. Dobra, chodź. Chodź to ośmiornico razem ze mną. Lol. Lol, ale to wygląda? O. No dobra, mam nadzieję, że to w sumie zrozumieliście. Więcej nowości w tym momencie dla was nie mam. Dzięki, że obejrzeliście ten oto odcineczek. No i dajcie mi chociaż raz tego lajka. Chociaż raz powiem, dziękuję w ogóle za te wszystkie lajki, które mi dawaliście do tej pory, chociaż ich tam naprawdę nie kolekcjonuję. No ale cóż. A, jeszcze miałem wam pokazać, że ten mending da się też dać. Zobaczcie, jak mam OP buty mending. Teraz ten, że mogę Frostwalker 2 po wodzie pływać. Niezniszczalność i Fear Falling, tak, żebyście tak nie opadali. Można to wszystko razem połączyć w butach. Ten mending możecie właśnie dać także i do EQ.
Także niezniszczalność, tak? Pamiętajcie, teraz w EQ będzie, jak będziecie wychodzić na PvP, secik 4-3 plus mending. Zbieracie exp i wtedy wasze super EQ będzie się samoczynnie naprawiać. Dobra, koniec gadania, dzięki za uwagę i do zobaczenia.